Sukcesy polskiej reprezentacji żeńskiej, jak i męskiej w siatkówce sprawiają, że coraz więcej młodych chce pójść w ich ślady. W Mławie już od 17 lat funkcjonuje klub Zawkrze Mława, który skupia zainteresowanych tą dyscypliną i pomaga w ich dalszym rozwoju. W Mławie jest klub Zawkrze Mława. Od 17 lat po założeniu tego klubu jest sekcja siatkówki chłopców, a także seniorów. Także na pewno poza tym chciałem powiedzieć, że z Mławy wywodzi się Paweł Kuciński, były siatkarz PLS-u, wieloletni, przez 20 lat grał na najwyższym poziomie. Ułatwia nam to bardzo, dlatego że napędza to koniunkturę, dzieci się garną coraz bardziej do tej dyscypliny. Turniej, który odbędzie się w dniach 21-22 października w Mławskiej Hali Sportowej, będzie połączony z memoriałem Grzegorza Morawskiego. Jest to nasz niezapomniany prezes Zawkrze Mława przez ostatnie 5 lat. Niestety odszedł w czasie pandemii, ale takiego pasjonata z takim zaangażowaniem i z taką werwą i z chęcią pomocy nie widzieliśmy, dlatego naszym takim celem było upamiętnienie tej osoby, dlatego że to był wspaniały przykład do naśladowania i takiej bezinteresownej pomocy, szczególnie w takim mieście jak Mława, gdzie pasjonaci i społecznicy są jak najbardziej potrzebni. Drużyny, które rozegrają mecze, to czołówka Polskiej Ligi Kobiecej, a należą do niej Radomka Radom, Grot Budowlani Łódź, Pałac Bydgoszcz oraz Los Nowy Dwór Mazowiecki. Warto wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ podczas wydarzeń sportowych atmosfera potrafi być niesamowita. Dla tych, których oferta zainteresowała, a nie będą mogli wybrać się osobiście, mamy dobrą wiadomość. Rozgrywki będzie można śledzić na żywo w telewizji na kanale Polsat Sport.